Kontakt pomiędzy agencją a klientem można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy to jest kontakt przez account managera, który tutaj będzie na pewno bardziej responsywny i będzie tak docelowo dla klienta, ponieważ no tutaj na tym jego rola polega, żeby kontaktować klienta ze specjalistą SEO. Natomiast ścieżka tych informacji może być niejako wydłużona, ponieważ no to jest kolejna osoba w naszym procesie. Drugim rodzajem jest bezpośredni kontakt między specjalistą a klientem, gdzie tutaj są bardziej poruszane, myślę, aspekty może bardziej techniczne, ponieważ, tak jak mówiłam, bezpośrednio specjalista, który wdraża wszystkie optymalizacje, zarządza procesem link buildingu, będzie się kontaktował z Wami. No i tutaj jest kwestia taka, że być może faktycznie czasem może być mniej responsywny, ponieważ zajmuje się przede wszystkim Waszą stroną, natomiast bezpośrednio od razu będzie mógł powiedzieć, jaka wartość została wprowadzona na stronie, jak wyglądają raporty, może omówić audyt i wszelkie inne sytuacje, jak również pomóc technicznie, jeżeli coś w trakcie miesiąca się wysypie na sklepie czy na stronie, to też dewelopersko będzie mógł tutaj bezpośrednio pomóc.